Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro, witam w programie Kętrzyn Flash. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Kętrzyn pamiętał o 10 kwietnia. Ruszają roboty publiczne. Zmagania tancerzy ulicznych za nami. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Mieszkańcy i władze Kętrzyna nie zapominają o ważnych dla Polaków rocznicach. Jedną z nich jest niewątpliwie 10 kwietnia. 76 lat temu żołnierze NKWD zamordowali polskich oficerów. 70 lat później, dokładnie o godzinie 8:41, Polskę spotkała kolejna tragedia. Rządowy Tupolew rozbił się, ponownie zginęła elita kraju. 10 kwietnia, w 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej i 76. rocznicę zbrodni katyńskiej, w kościele świętej Katarzyny odbyła się msza w intencji ofiar. Na schodach ratusza miejskiego zapłonęło 96 zniczy, a przedstawiciele miejskich instytucji złożyli kwiaty. Swoim wspomnieniem na temat 10 kwietnia 2010 roku podzielił się z nami burmistrz Krzysztof Haćman. Z jednej strony bardzo dramatyczne wspomnienie, a z drugiej strony bardzo dla mnie miłe, bo to jedno z ostatnich wspomnień wspólnego śniadania z moją mamą, która zmarła następnie po 2 latach. Śniadanie, godzina około 9:00, rozpoczyna się program. Program, który czasami słuchaliśmy, polityczne rozmowy w Trójce. I nagle milkną rozmówcy, pamiętam jeszcze wtedy sytuację z posłem Kaliszem, milknie radio, cisza, jakby taka cisza przed płaczem. No jesteśmy zdezorientowani. Szybko włączyliśmy telewizor. Może jakaś przerwa. I w telewizorze widzę wtedy płaczącego przepraszam za wzruszenie, płaczącego posła Olejniczaka. No i wtedy pierwsze informacje. No i cóż, mama, człowiek wielkiej wiary, zawierzenia, zarządziła, tak można powiedzieć, była z nami jeszcze jedna pani, zarządziła modlitwę różaniec w intencji tych zmarłych. Miasto Kętrzyn różnymi sposobami walczy z bezrobociem. Jednym z nich jest cykliczne organizowanie robót publicznych. 15 kwietnia rusza kolejna edycja. Chętnych do pracy nie brakowało. Lista prac w ramach robót publicznych zaakceptowana przez radnych miejskich obejmuje w dużej mierze drobne prace budowlane, takie jak między innymi utwardzenia działek, wymiana nawierzchni chodników, jezdni i parkingów, czy wykonanie gniazd do segregacji odpadów komunalnych. Wynagrodzenia, no niestety te, które są najniższe wynagrodzeniami, bo tak możemy dysponować, bo to jest współpraca z Urzędem Pracy, chcemy jak najwięcej osób zatrudnić, ale te dzisiejsze wynagrodzenie jest już wynagrodzeniem jakimś godziwym, moim zdaniem, jeśli chodzi o tą konkretną pracę. Dla tych ludzi, którzy nie mają po prostu pracy, 105 osób, 300 podań. Napisałem w tej chwili list do Powiatowego Urzędu Pracy, do dyrektora, do ministra, do wojewody, do marszałka, żeby wspierać tego rodzaju działania samorządów, które tworzą co prawda na okres 5 miesięcy, bo tak to chcemy zrobić, by jak największą liczbę osób zatrudnić, ale jednak dają ofertę pracy, pracy, nad którą potrzebny jest nadzór z naszej strony, potrzebne są materiały, sprzęt, a więc dodatkowe środki są z budżetu. Ale także będą dały poczucie także pewnej jakiejś takiej godności i satysfakcji tych ludzi, że mają własne pieniądze na własne rodzinne potrzeby. Dziewiąta edycja Breakmanii za nami. Przez 2 ostatnie weekendy najlepsi tancerze uliczni walczyli o zwycięstwo w swoich kategoriach. Pierwszy weekend kwietnia był przeznaczony dla miłośników breakdance. Największe emocje wzbudził pojedynek ekip 5x5, gdzie do starcia doszło między 2 faworytami turnieju. Cool Kids Flavor, projektu zrzeszającego najzdolniejsze dzieciaki z Polski oraz naszych rodzimych tancerzy, którzy wystartowali pod nazwą Always on Surowizna Killas. Nasi tancerze pokonali faworytów turnieju, serwując wszystkim widzom niezapomniane widowisko, zdobywając jednocześnie pierwsze miejsce. W tych dniach w Kętrzynie gościliśmy tancerzy z Białorusi, Łotwy, Litwy oraz licznych zakątków Polski.
Było bardzo wiele kategorii i w różnych kategoriach gdzieś tam udawało się dojść albo do półfinałów. Niektórym udało się zgarnąć pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce udało się wygrać chłopcom w kategorii do lat 15, gdzie wystartowali grupą pięcioosobową. W tej kategorii akurat poziom był wysoki, ponieważ przyjechały bardzo mocne grupy z Białorusi, z Łotwy, z Litwy. Była grupa z Krynicy Zdroju, był projekt Cool Kids Flavor, jest to też składanka tancerzy praktycznie można powiedzieć z całej Polski. Jest tam dziewczynka z Krakowa, z Katowic jeden chłopiec, jest jeden chłopiec z Radomia oraz z Piaseczna, więc dosyć taka mocna grupa. Oni byli od samego początku faworytami, jednak nie udało im się. Liczyli, że wygrają na Breakmanie, jednak nasi tutaj mazurscy chłopcy pokonali. Kolejny weekend to hip-hopowe zmagania, podczas których odbywały się warsztaty taneczne i zawody na najwyższym poziomie. Jak poradzili sobie kętrzynianie podczas drugiego weekendu Breakmanii? Hip-hopowi tancerze również bardzo ładnie się zaprezentowali. Debiut miały nasze najmłodsze dzieci z Kęczyńskiego Centrum Kultury, które w tym roku we wrześniu rozpoczęły przygody z tańcem. Praktycznie to była ich pierwsza prezentacja, pierwszy występ. Startowały te dzieci w kategorii formacje do lat 8. Nie udało się zdobyć podium, jednak owacje i uciecha rodziców, którzy przyszli na występ, była naprawdę ogromna. Utarło się, że wraz z nadejściem wiosny należy wypalić trawę w celu użyźnienia gleby. Mimo wielu opinii, że ten zły zwyczaj wyjaławia glebę, zamiast ją użyźniać, giną żywe stworzenia, a w powietrze ulatniają się szkodliwe toksyny, strażacy wciąż mają pełne ręce roboty. Tak jak co roku, niestety nasze apele nie skutkują, ale zawsze na wiosnę mamy pełne ręce roboty, nasze statystyki rosną w górę, a jest to związane z taką ludzką skłonnością do wiosennego wypalania traw, które jest bardzo szkodliwe. Ekolodzy stwierdzają, że to nic nie daje, a wręcz przeciwnie, takie pożary niosą bardzo duże straty ekologiczne. Ten pożar wyjałał glebę tak naprawdę, giną drobne zwierzęta, drobne robaczki, tak, które mają tą glebę nam użyźnić, a to wszystko idzie z dymem, również z dymem na terenie naszego powiatu kętrzyńskiego. Ale jest to też, oprócz tego, że przynosi to straty ekologiczne, to również bardzo duże straty materialne i finansowe. Te wszystkie pożary kosztują. Tak naprawdę to my wszyscy za to płacimy, bo jest to pokrywane z pieniędzy podatnika. Każdy wyjazd strażaków jest wyjazdem kosztownym. Ale takie pożary traw niosą też bardzo duże zagrożenie, dlatego że bardzo często te nieużytki rolne trawy palą się w pobliżu zabudowań czy też lasów. Jest to bardzo duże zagrożenie pożarowe. Wówczas występuje bardzo duże zagrożenie pożarowe lasów czy też te zabudowań. I na naszym nawet powiecie były już w tym roku takie przypadki, że tylko i wyłącznie dzięki szybkiej, skutecznej akcji strażaków udało się uratować kompleksy leśne i zabudowania. Chociażby na terenie gminy Kętrzyn w okolicach miejscowości Sykstyny. Nie mamy jeszcze połowy kwietnia, a my na terenie naszego powiatu notowaliśmy już 58 wyjazdów. Tylko i wyłącznie wyjazdów do pożarów traw, nieużytków rolnych, poboczy, jezdni. Biorąc pod uwagę to, że średnio do takiego pożaru wyjeżdża 5 strażaków, a więc jest to udział 290 strażaków przy gaszeniu tego typu pożarów. Warto również dodać, że podpalacze nie pozostają bezkarni. Jeżeli chodzi o podpalanie traw, są tutaj akty prawne, które regulują tak, te zdarzenia. Możemy się odwoływać do ustawy o ochronie przyrody, która nakłada karę na sprawcę takiego zdarzenia. Jest to kara aresztu bądź grzywny. Natomiast kodeks karny za tego typu wykroczenie, jeżeli jest to podpalenie trawy bądź jakiegoś nieużytku rolnego w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań bądź lasów, tutaj kara jest kara aresztu, kara grzywny bądź nagany. Natomiast jeżeli mówimy o przestępstwie, jeżeli podpalenie trawy będzie wiązało się z tym, że
spowoduje to pożar większej rangi, czyli tutaj już bierzemy pod uwagę kodeks karny i kodeks karny mówi nam, że sprawca takiego zdarzenia może ponieść odpowiedzialność karną od roku do 10 lat pozbawienia wolności, jeżeli będzie oczywiście narażone życie i zdrowie ludzkie, bądź jeżeli ulegną zniszczenia jakieś większe gospodarstwa rolne, budynki większej rangi, większej wartości. Amatorska Kętrzyńska Liga Piłki Siatkowej dobiegła końca. Przez 6 kolejek 12 drużyn walczyło o punkty i prowadzenie w tabeli. Finałowe starcie nastąpiło 10 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Rozgrywki rozpoczęły play-offy, które przyniosły niespodziewane wyniki. Dotychczasowy lider, Mazuria Valley Giżycko, która przez całą ligę nie straciła nawet seta, przegrała nieoczekiwanie w półfinale z drużyną Policja Kętrzyn. W efekcie przystąpiła do zwycięskiej walki o brązowy medal z drużyną Straży Granicznej. W finale czarny koń turnieju Policja Kętrzyn zmierzyła się z zawodnikami kamieniarstwa Lis, którzy po zaciętym i pełnym emocji spotkaniu pokonali mundurowych 2-0. Po raz pierwszy braliście udział w Kętrzyńskiej Lidze Piłki Siatkowej? Można powiedzieć, że po raz pierwszy od 3 lat. Wcześniej braliśmy udział w kętrzyńskich turniejach. Cieszą się dużą renomą. Bardzo fajnie się tutaj gra, jest miła atmosfera. Wszystko jest zorganizowane na wysokim poziomie. Tutaj szczególne ukłony dla pani Marioli Piórkowskiej. No i to wszystko. Cieszymy się, że wygraliśmy. No właśnie, nie byliście liderami rankingu. Całkiem przewrotnie. Zaskoczenie, że zdobyliście pierwsze miejsce? Miłe zaskoczenie przede wszystkim. Nie byliśmy liderami, ale myślę, że potrafimy jako drużyna, jako całość tutaj. Chciałem także chłopaków pochwalić, powalczyć o każdą piłkę i może byliśmy na straconej pozycji, ale pokazaliśmy, że wola walki, chęci i to wystarczyło, żeby wygrać po ciężkim meczu. A jak poziom umiejętności uczestników ocenia organizatorka ligi Mariola Piórkowska? Poziom, bym powiedziała, pół na pół. Jest fajnych drużyn, które naprawdę grają dobrze, jaż miło patrzeć, ale też są drużyny, na przykład MKS Mosir Kętrzyn po raz pierwszy wystawił do ligi swoją drużynę, to są młodzi chłopcy kadeci, mają się ogrywać, miejsce na tą chwilę mają 9. Cieszę się z osiągnięcia, za rok będzie lepiej, niech grają, niech patrzą na lepszych, na starszych. Także z poziomem to jest różnie, ale naprawdę bym powiedziała pół na pół. Jest 6 drużyn naprawdę fajnych, gdzie dobrze grają i 6, które zaczynają, powiedzmy. W ramach rozgrywek trzeciej ligi piłki nożnej Granica Kętrzyn podejmowała na własnym boisku MKS Romintel Gołdap. Niestety, niebiesko-biało-zielonym nie udało się zdobyć choćby jednego punktu. Ulegli gościom 1-3. Bramkę dla naszej drużyny w drugiej połowie zdobył Tomasz Rotenberg. Pomeczowymi refleksjami podzielili się trenerzy obu drużyn. Najważniejsze jest zwycięstwo i z takim zamiarem przyjechaliśmy z tego względu, że no przed nami górna tabela zespoły przyjeżdżają i trzeba zdobywać punkty z tymi zespołami, no, które są w naszym zasięgu. I dzisiaj wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo i dopisaliśmy 3 punkty. Cieszę się, że po ciężkim meczu w Giżycku strzeliśmy 3 bramki i tak jak powiedziałem, to było dla nas najważniejsze. 3 punkty i kolejne mecze przed nami. Nie ukrywam, że no, musimy też starać się i mamy takie zamiary, żeby powalczyć z tymi drużynami, które liczymy, że możemy jakieś punkty urywać, bo ostatnio graliśmy, że tak powiem, z drużynami z czubka tabeli. Ale no nie jestem zadowolony z dzisiejszego meczu. No, już mecz w Białej pokazał, że chociaż graliśmy praktycznie dużą grupą młodzieżowców, bo no, sporo zawodników było pomiędzy 96 a 99 rocznikiem. Dzisiaj było to trochę inaczej, ale jednak no, ta niedojrzałość wychodzi w trakcie takiego meczu, jak dzisiaj było to widać. No, w Białej Piskiej powalczyliśmy, dzisiaj tej walki na pełnym boisku nie było widać. A przy niektórych doświadczonych zawodnikach Rominty wyszły nasze braki, niestety, umiejętności i ten poziom piłkarski. Wiadomo, no, ci chłopcy potrzebują czasu, też mamy, że tak powiem, trochę inne cele niż pewnie Rominta, ale no,
No ja nie jestem zadowolony, bo jednak kolejny raz tracimy bramki po takich, moim zdaniem, błędach, które nie powinny się zdarzyć. No ale i kontuzja Marka dzisiaj szybko i też brak Pawła Miłoszewskiego, to jest dla nas duża strata, jeśli chodzi o środek obrony. No musiałem to wszystko przemeblować, a jak widać, to tych braków jednak nie dało się w jakiś sposób zastąpić. No i niestety kolejna porażka. Liczymy, że przyjdzie ten moment przełamania, nie wiem z kim, ale też cieszy to, że cały czas ci nasi młodzi zawodnicy się ogrywają i to jest ważny element. Granica zajmuje niechlubne przedostatnie miejsce w tabeli. Nie pociesza również fakt, że ostatnie miejsca zajmuje Olimpia Olsztynek, która po jesiennej rundzie wycofała się z rozgrywek. Siedemnastego kwietnia o godzinie 17 w kościele świętej Katarzyny odbędzie się koncert inaugurujący jubileusz 1050-lecia rocznicy Chrztu Polski pod tytułem Modlitwa za Polskę. 22 kwietnia odbędzie się akcja wiosennego sprzątania Warmii i Mazur. Połączona będzie z obchodami Dnia Ziemi. Przebiegać będzie pod hasłem Razem posprzątajmy nasz Kętrzyn. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w organizowanej przez burmistrza miasta Kętrzyna akcji Razem posprzątajmy nasz Kętrzyn. Akcja organizowana jest w dniu 22 kwietnia 2016 roku. Głównym naszym celem jest posprzątanie terenów ogólnodostępnych na terenie miasta Kętrzyna, które no niestety, ale są w takim stanie, że wymagają wsparcia. Wsparciem tu dla nas właśnie będzie głównie młodzież, która będzie sprzątała tereny pod nadzorem ze strony spółek i jednostek komunalnych. Oprócz tego, że chcemy posprzątać tereny ogólnodostępne, serdecznie Państwa zapraszamy również do udziału w sprzątaniu własnych posesji. Niech to będzie Państwa udział w tym momencie takim wiosennym, żeby te wszystkie nasze nieruchomości były rzeczywiście przykładem dobrego, właściwego utrzymania. Do końca kwietnia w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury można oglądać wystawę plakatu Miry Roznerskiej pod tytułem Historia całkiem zwyczajna. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Kung Fu Panda 3 w wersji 2D i 3D oraz Batman vs. Superman Świt Sprawiedliwości w wersji 2D i 3D. Od piątku 15 kwietnia zapraszam najmłodszych widzów wraz z rodzicami na zabawną animację pod tytułem Kung Fu Panda 3. Złoczyńca Kai niszczy Chiny, pokonując największych mistrzów kung fu. Po ma za zadanie wyszkolić swoich współbraci, a także chce stworzyć drużynę niepokonanych pand. Film jest dynamiczny i pełen akcji. Podziwiać można w nim dopracowane w najmniejszym szczególe sceny walk oraz ciekawe efekty nawiązujące do starożytnych chińskich malowideł. Wioska zamieszkiwana przez pandy rozczuli każdego. W końcu, któż ich nie kocha? Przypominam, że do 20 kwietnia możemy obejrzeć film Batman vs. Superman Świt Sprawiedliwości. Film będzie można obejrzeć w wersji 2D i 3D z dubbingiem i z napisami. Serdecznie zapraszam. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. W najbliższy weekend fani bilarda nie będą narzekać na nudę. W sobotę 16 kwietnia w Bałtyckim Centrum Bilardowym o godzinie 11 odbędzie się pierwsza kolejka turnieju Grand Prix Polski w Karambol 3 Bandy. Serdecznie zapraszam w ten weekend do Bałtyckiego Centrum Bilardowego. Pierwszy turniej odbędzie się w sobotę. Będzie to Grand Prix Polski w Karambol 3 Bandy. Dawid Tonojan jako faworyt całego cyklu będzie bronił tytułu z zeszłego roku. Dzień później, w niedzielę 17 kwietnia, również w Bałtyckim Centrum Bilardowym odbędzie się drugi turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Amatorów. W niedzielę odbędzie się drugi turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Amatorów. Przyjadą do nas zawodnicy z takich miast jak Węgorzewo, Giżycko, Gołda, Suwałki. No i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno zawodników, jak i widzów. To
wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę.